11 września w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostaficzuk. Lepszego otwarcia sezonu nie można było sobie wyobrazić. Piłkarki ręczne Piotrkowi wygrały w Kobierzycach z miejscowym KPR Gminy 22-21 w spotkaniu pierwszej kolejki żeńskiej PGNiG Superligi. Pierwszego gola rzuciła Sylwia Klonowska z rzutu karnego, a jej koleżanki w dalszej części meczu powalczyły jak lwice i wydarły bezcenne zwycięstwo. To my dyktowałyśmy ten mecz. Myślę, że my byłyśmy drużyną i my wszystkiego wygrałyśmy i po prostu cieszymy się do dnia dzisiejszego i życzymy sobie, żeby jak najwięcej było takich meczy i żebyśmy zawsze grały w tak dobrym stylu jak właśnie w Kobierzycach. Już początek meczu pokazał, że Piotrkowia przyjechała z ogromną wolą walki o zwycięstwo i zrewanżowanie się rywalką za porażkę z letniego sparingu. W 10 minucie było 5-2. Później gospodynie zmniejszyły nieco straty, ale do przerwy prowadziła Piotrkowia 10-8. Po zmianie stron wynik oscylował wokół remisu, ale decydujące słowo należało do Piotrkowi. Bardzo ważne bramki w końcówce rzuciły Władysława Belmas, Patrycja Ciura i Aleksandra Oreszczuk. Nikt z nas nie wyobrażał sobie lepszego rozpoczęcia sezonu niż zwycięstwo w pierwszym meczu inauguracyjnym PGNiG Superligi Zawodowej. Myślę, że pokazaliśmy kawałek dobrego handballu w Kobierzycach i zagraliśmy bardzo ambitnie, konsekwentnie. Troszeczkę dużo błędów zrobiliśmy, ale myślę, że to niczym nam nie przeszkodziło, żeby odnieść końcowy sukces. Bardzo mało straconych bramek, 21 straconych bramek, to pokazuje, jak dobra była gra w defensywie. No na pewno, dziewczyny bardzo dobrze zagrały w defensywie, plus bardzo dobrze funkcjonowała bramka. Sarnacka w pierwszej połowie zagrała bardzo dobre zawody, w drugiej połowie w końcówce Opel weszła i zamurowała, można powiedzieć, bramkę. Dzięki temu wygraliśmy. Pierwsze punkty zdobyte w nowej kobiecej Superlidze. No i teraz czekamy na następne spotkania. A co powiesz o tym meczu w Kobierzycach? 22-21, wynik niski, to oznacza, że bardzo dobrze grała defensywa, no i bardzo dobrze bramkarki. Tak, no dziewczyny pomogły nam w obronie jak najbardziej. Troszeczkę za mało tych bramek rzuconych było, troszeczkę za dużo błędów, no ale mamy nad czym pracować. W najbliższą sobotę Piotrkowia zmierzy się przed własną publicznością ze startem Elbląg, a początek meczu zaplanowano na godzinę 17. Nie było natomiast miłej niespodzianki w spotkaniu drugiej kolejki męskiej PGNiG Superligi. Piotrkowianin nie sprostał wicemistrzom Polski, przegrywając z Orlen Wisłą Płock 24-33, do przerwy 12-20. Tylko przez pierwszy kwadrans zespół Bartosza Jureckiego był w stanie nawiązać wyrównaną walkę. W 16 minucie po rzucie Filipa Surosza było 7-8. Drugi kwadrans pierwszej odsłony należał już zdecydowanie do przyjezdnych. Płocki zespół grał skutecznie w obronie. Bardzo dobrze bronił Iwan Stefanowicz, który uruchamiał szybkie kontry. Do szatni faworyt zszedł z prowadzeniem 8 trafieniami 20-12. W drugiej połowie drużyna trenera Xaviera Sabatę zwolniła nieco tempo i gra się wyrównała. Orlen Wisła miała jednak mecz pod kontrolą i w efekcie zeszła z boiska ze zwycięstwem 33-24, a wynik spotkania ustalił z rzutu karnego najskuteczniejszy zawodnik meczu Marcin Szopa. Nasz skrzydłowy zapisał przy swoim nazwisku 8 bramek. Drużyna z Płocka pokazała, że mierzą w tym roku chyba jeszcze wyżej niż w ostatnich latach i udowodniła to, co robili w zeszłym roku, czyli bardzo mocna druga połowa, bardzo agresywna, ciężko było się przebić. Rozmawialiśmy w szatni, żeby troszeczkę dłużej, konsekwentniej, ale naprawdę z bardzo mocnym atakiem iść w tych zawodników. Jakbyśmy byli przestraszeni i bali się zaatakować. W drugiej połowie troszeczkę lepiej to wyglądało. Gdzieś tam była ta współpraca czy do skrzydłowych, czy do obrotowych. Myślę, że to fajnie też wyglądała końcówka w tej obronie 5-1, gdzie dużo pracy było właśnie wręcz troszeczkę mniej zrozumiale, bo jeżeli gramy 6-0, to jest więcej, mniej pola do bronienia i więcej zawodników, kolegów obok siebie, a przy 5-1 jest więcej, każdy ma zawodników więcej do bronienia i się okazuje, że bardziej możemy stać agresywniej i więcej pracować, więc będziemy cały czas trenować i obronę, i tą 6-0, i 5-1. Ale musimy się skoncentrować na takim pozycyjnym, bo za dużo strat własnych, rzutów
nie do końca przygotowanej pozycji. Tutaj, jeżeli już idziemy, to musimy być zawsze na 100%. Wszystkiego nam zabrakło. Przede wszystkim chyba zimnej głowy i wiary w to, że możemy dzisiaj wygrać. Kilkanaście prostych błędów. Sądzę, że w meczu było ich około 20, więc z takim rywalem jak Płock to od razu było wykorzystywane przez nich szybkim atakiem i łatwymi bramkami. Nam ciężko było się w ataku pozycyjnym przebić, bo mają dość dobrą obronę, do tego jeszcze mają dobrą bramkę. No i tak to wyglądało dzisiaj. Byliśmy trochę głową w mur, zamiast grać swoje konsekwentnie i nie popełniać prostych błędów. Rywal z wyższej półki, jednak nas to w ogóle nie usprawiedliwia. Chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony, tym bardziej, że jest to nasz pierwszy mecz w domu. Chcemy w tym sezonie pokazać, że u siebie potrafimy wyrwać punkty każdemu i niestety nie udało nam się to. Być może zostawiliśmy zdrowia i siły na parkiecie, jednak no, z takim przeciwnikiem jak Płock proste błędy się bardzo szybko mszczą i wynik jest taki, jak widzimy. W trzeciej kolejce nasz zespół zmierzy się na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk. Mecz odbędzie się w niedzielę 15 września o godzinie 19. Na koniec piłka nożna. Znakomity weekend zanotowały piotrkowskie drużyny piłkarskie. Polonia Piotrków w meczu piątej kolejki czwartej Ligi Łódzkiej pokonała Omegę Kleszczów 5-1, a bramki dla drużyny Roberta Grzesiuka zdobyli Rio Suzuki, Tomasz Bąkowicz, Mateusz Jakubiak, Dawid Nieśmiałek i Krystian Wojtczak. W najbliższą sobotę Polonia zagra przed własną publicznością z rezerwami Pelikana Łowicz. Mecz rozpocznie się o 17:00. Swoje spotkanie wygrał także Beniaminek piotrkowskiej klasy A UKS Konkordia Piotrków. Drużyna Pawła Płomińskiego pokonała LKS Radzice aż 7-0, a na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.